Posłuchajmy, z jakim wzruszeniem ksiądz kardynał prymas Wyszyński komentował dla Radia Watykańskiego to nadzwyczajne wydarzenie. Wydarzeniem niezwykłej doniosłości dla Kościoła powszechnego, a zwłaszcza dla Kościoła w Polsce, jest powołanie na stolicę apostolską arcybiskupa krakowskiego Karola kardynała Wojtyły na konklawę 16 października bieżącego roku, w dniu świętej Jadwigi Księżnej Śląskiej. Wydarzenie to wychodzi poza ramy zwykłego biegu spraw. Już sama śmierć Jana Pawła I po 33 dniach służby Kościołowi była wstrząsem tak wielkim, że opinia świata nie mogła się z tym pogodzić. Pisano w prasie: trzeba wybrać Jana Pawła II. W gronie kardynałów, ludzi oddanych służbie Kościoła, szukano człowieka żywej wiary, gorącej modlitwy i pasterskiej gorliwości, a nadto człowieka dobrego serca, życzliwości dla ludzi, uprzejmości, łatwo wyczuwalnej wrażliwości, przez którego oczy udzielałaby się światu miłość pełna Boga. Wzruszające w swej prostocie słowa, które wczoraj wieczorem padły z ust Jana Pawła II: powołany zostałem do was z dalekiej krainy, były przerwane takim huraganem oklasków i okrzyków, że wszyscy pojęli, iż ta dalekość jest miłosną bliskością przez wiarę Kościoła powszechnego wszystkich ludów i narodów. Nie jestem w stanie mówić teraz o historii życia człowieka tak mi bliskiego i związanego wspólną pracą wielu lat, w której wytwarzała się przyjaźń i miłość sprawy Kościoła i Polski. Ale to, co interesuje świat w nowym papieżu, który przyszedł do Rzymu z krainy Polaków, to żywa jego wiara i duch modlitwy. Od chwili, gdy przed 20 laty poznałem księdza Wojtyłę, gdy zwiastowałem mu wolę Ojca Świętego, który powołał go do godności biskupa pomocnego sławetnej diecezji krakowskiej, świętego Stanisława biskupa męczennika, dostrzegłem w jego uśmiechniętej twarzy inny format duchowy. To jest człowiek, dla którego modlitwa jest żywiołem, czerpanym na kolanach pełną dłonią z dziecięcej wiary. Całuję twoją przyjazną twarz, przyjacielu prac i walk o Kościół Chrystusowy w Polsce, i z uległością składam na twoich stopach, gotowych na bierzenie dróg wielu, pocałunek biskupa i prymasa Polski. Niech ci będzie radością i pokojem święta Boża wędrowniczka, Pani Jasnogórska i Królowa Polski. Obecnie w najrozmaitszych moich dolegliwościach fizycznych muszę uważać się za skromne i małe w porównaniu z tym, co dotknęło głowę Kościoła. I dlatego proszę was, aby te heroiczne modlitwy, które zanosiliście w mojej intencji, żebyście to wszystko skierowali w tej chwili wraz ze mną ku Matce Chrystusowej, dla Ojca Świętego. Czyńmy te niewielkie ofiary, ażeby długie jeszcze lata mógł służyć Kościołowi powszechnemu i kulturze światowej w duchu Ewangelii.